Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <tries> papam Królestwo Boże w Starym Testamencie. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 7 sierpnia 1991 roku. Objawienie odwiecznego zamiaru Boga wobec powszechnej wspólnoty ludzi, którzy zostali powołani, by być w Chrystusie Jego przybranymi synami, rozpoczyna się w Starym Testamencie, czyli pierwszej fazie Słowa Bożego, skierowanego do ludzi i dla nas, chrześcijan. Pierwszej części Pisma Świętego. Dlatego katecheza poświęcona genezie Kościoła musi poszukiwać zapowiedzi odnoszących się do przyszłego ludu Bożego, przede wszystkim w świętych księgach, będących dziedzictwem, które dzielimy z ludem Izraela. Sobór Watykański II wskazuje nam tę samą drogę, gdy mówi, że Kościół Święty, w którym Ojciec postanowił zgromadzić wierzących w Chrystusa został cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu. W dzisiejszej katechezie zobaczymy, jak w Starym Testamencie odwieczny zamiar Ojca daje się poznać przez objawienie prawdy o przyszłym Królestwie Bożym, które urzeczywistni się na etapie mesjanistycznym i eschatologicznym ekonomii zbawienia. Pan będzie panował nad Wami. Czytamy w Księdze Sędziów. Są to słowa Gedeona, który pokonał Madianitów, skierowane do Izraelitów z Sychem, upatrujących w nim kandydata na króla, a nawet założyciela dynastii. Odpowiedź Gedeona, odrzucającego proponowaną mu władzę królewską, być może trzeba widzieć w kontekście antymonarchicznych tendencji innego odłamu ludu. Tym niemniej pozostaje ona wymowna jako wyraz tego, co myślał on sam. I znaczna część Izraelitów o władzy królewskiej, jedynego Boga nie ja będę panował nad wami, ani też mój syn pan będzie panował. Ta dwojaka tendencja ujawni się w późniejszych okresach historii Izraela, w której nie brakowało grup pragnących ustanowienia królestwa w znaczeniu ziemskim i politycznym. Wiemy z pierwszej księgi Samuela, że po próbie podjętej przez samych synów Gedeona Starsi Izraela zwrócili się do starszego już sędziego z żądaniem: Daj nam króla, aby nam rządził. Samuel ustanowił sędziami swoich synów, którzy jednak nadużywali otrzymanej władzy. Lecz Samuela to żądanie dotknęło głęboko, ponieważ widział w nim przede wszystkim następną próbę pozbawienia Boga wyłącznej władzy królewskiej nad Izraelem. Poprosił więc Boga o radę na modlitwie. Według przytoczonej księgi, pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. Prawdopodobnie było to kolejne zderzenie między dwiema tendencjami monarchiczną oraz antymonarchiczną w okresie formowania się Izraela jako narodu zjednoczonego i ukształtowanego również politycznie. Interesujący jest jednak wysiłek, częściowo udany, którego dokonuje Samuel już nie jako sędzia, lecz jako prorok, by pogodzić żądanie świeckiej monarchii z wymaganiami absolutnej władzy królewskiej Boga, o czym przynajmniej część ludu zapomniała. Samuel namaszcza danych Izraelowi królów na znak, że oprócz politycznej pełnią oni funkcję religijną. Emblematycznym królem Godzącym te dwa aspekty i rolę będzie Dawid, który ze względu na swą wielką osobowość stanie się par excellence namaszczonym, figurą przyszłego Mesjasza i Króla Nowego Ludu Jezusa Chrystusa. W tym wydarzeniu krzyżują się ze sobą dwa wymiary królestwa i królowania, wymiar doczesny i polityczny oraz wymiar transcendentny i religijny, obecny już w Starym Testamencie. Bóg Izraela jest królem w sensie religijnym, również kiedy rządzący ludem w jego imieniu są przywódcami politycznymi. Koncepcja Boga jako króla i pana wszechrzeczy, będącego ich stwórcą, pojawia się w księgach świętych zarówno historycznych, jak i u proroków oraz w psalmach. I tak u proroka Jeremiasza Bóg zostaje wielokrotnie nazwany królem, którego imię jest pan zastępów. A wiele psalmów głosi, że pan króluje. To transcendentne i uniwersalne królowanie Boga znalazło swój pierwszy wyraz w przymierzu z Izraelem, prawdziwym akcie konstytutywnym, własnej i niepowtarzalnej tożsamości tego ludu, który Bóg wybrał i z którym zawarł przymierze. Czytamy w Księdze Wyjścia. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Taka przynależność Izraela ludu do Boga domaga się posłuszeństwa i miłości w znaczeniu absolutnym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. To pierwsze i największe przykazanie stanowi prawdziwą podstawę Starego Przymierza. Wraz z tym przykazaniem zostaje określone przeznaczenie i powołanie Izraela. Izrael zachowuje świadomość tego faktu i przeżywa swoją relację z Bogiem jako rodzaj poddaństwa wobec własnego króla. Czytamy w psalmie. Góra Syjon jest miastem wielkiego króla. Kiedy Jachwe godzi się na ustanowienie w Izraelu króla i dynastii w znaczeniu politycznym, Izrael wie, że instytucja ta zachowuje charakter teokratyczny. Z natchnienia Bożego prorok Samuel wyznacza królem najpierw Saula, a potem Dawida, od którego bierze początek cała dynastia Dawidowa. Jak wiadomo, z odnośnych ksiąg Starego Testamentu, królowie Izraela, a potem Judy, wielokrotnie naruszali przykazania, zasady przymierza z Bogiem. Przeciw tym nadużyciom występują prorocy, piętnując je i napominając winnych. Historia ta jasno pokazuje, że pomiędzy królestwem w znaczeniu ziemskim i politycznym, a wymogami Bożego Królowania, powstają często rozbieżności i napięcia. Jakwe dochowuje wierności przyrzeczeniom danym Dawidowi i jego potomstwu. Natomiast historia ukazuje fakty spiskowania, aby się oprzeć panowaniu pańskiemu, sprawowanemu poprzez potomków Dawida. Reakcją na ten zawód, związany z królami sprawującymi władzę polityczną, jest nadzieja króla mesjańskiego, idealnego władcy, o którym czytamy u proroków, zwłaszcza u Izajasza. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Wizję królowania tego władcy, którego określa imionami, Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju, i Izajasz rysuje na kształt ziemskiego raju. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Są to metafory, z których wyłania się istotny element proroctw na temat królestwa mesjańskiego, nowego przymierza, w którym Bóg zwiąże się z człowiekiem dla jego dobra i zbawienia. Ta wizja króla mesjańskiego po okresie niewoli babilońskiej i wygnaniu przebiera jeszcze wyraźniej postać bezpośredniej władzy królewskiej Boga, aby przezwyciężyć wszystkie zawody, jakie zgotowali władcy polityczni. Nadzieja Izraela zwraca się do królestwa, w którym sam Bóg będzie królował. Królestwo to będzie uniwersalne. Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię. To uniwersalne królowanie pozostaje jednak związane z Jerozolimą. Izajasz mówi, zakróluje Pan zastępów na górze Syjon i w Jeruzalem. Przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, Ucztę z wybornych win. Jak widzimy, i tu występuje metafora radości z powodu wypełnienia się dawnych nadziei. W miarę jak przybliżamy się do przyjścia Chrystusa, idea Królestwa Bożego zyskuje ponadto wyraz eschatologiczny. Zwłaszcza prorok Daniel, poprzez opisywane wizje, akcentuje znaczenie przyszłego wieku. Czytamy w Jego księdze: Patrzałem w nocnych widzeniach a oto na obłokach nieba przebywa jakby sen Człowieczy, podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. Tak więc, według Daniela, owo przyszłe królestwo jest ściśle związane z jedną osobą, którą określa jako podobną do Syna Człowieczego. Znajdujemy tu źródło tytułu, który przypisze sobie Jezus. Równocześnie Daniel pisze, że panowanie i władzę i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Słowa te przypominają inny tekst z Księgi Mądrości, według której dusze sprawiedliwych będą sądzić ludy zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Wszystkie te wizje dotyczą przyszłości, odsłaniając stopniowo tajemnicę, ku której zmierzają dzieje starego przemierza. Wydają się one już być gotowe na przyjście Mesjasza, który je wypełni. Spośród wszystkich zagadek, marzeń i wizji wyłania się coraz bardziej misterium, Ku któremu kierują się wszystkie nadzieje również w mrocznych czasach porażek, a nawet niewoli i wygnania. W przedstawionych tekstach wzbudza zainteresowanie i podziw fakt, że nadzieja Królestwa Bożego coraz bardziej się krystalizuje i oczyszcza, otwierając się na przyjęcie królowania transcendentnego Boga. Wiemy, że królestwo to obejmujące Mesjasza i rzesze wierzących w Niego, przewidziane przez proroków, znajduje na Ziemi swe początkowe niedoskonałe urzeczywistnienie w swych wymiarach historycznych. Zmierza ono jednak do pełnego i ostatecznego wypełnienia się w boskiej wieczności. Ku takiej ostatecznej pełni zmierza Kościół Nowego Przymierza. Wszyscy ludzie wezwani są, by być jego członkami jako dzieci Boże. Dziedzice Królestwa i współpracownicy Kościoła Założonego przez Chrystusa zgodnie z proroctwami i dawnymi obietnicami. Ludzie są więc wezwani do uczestnictwa w tym królestwie, które jest przeznaczone dla nich, a poniekąd realizuje się także przez nich, a więc także przez nas, powołanych do budowania ciała Chrystusa. Jest to wielkie posłannictwo.